serdecznie dziękuję za powitanie, dziękuję także za zaproszenie do tego szczególnego, honorowego grona, do rodziny olimpijskiej. Chciałem przy okazji podziękować za przecież 1000 albo i więcej polskich wzruszeń, polskiej dumy, chwil polskiej dumy, radości albo nawet tylko i wyłącznie polskich marzeń o sukcesie. Rzeczą ważną jest to, co się wydarzyło w Polsce przez wiele lat, przez te 20 lat Polski niepodległej, demokratycznej, a więc postawienie na usportowienie poprzez swoisty mecenat samorządów nad usportowieniem dzieci, młodzieży. Ale jestem przekonany, że jeżeli tak razem się przyłożymy do pracy na rzecz sportu, zarówno na poziomie sportu wyczynowego, jak i z tego sportu podstawowego, to proszę Państwa, rzeczywiście dochowamy się następnych pokoleń na miarę dębów Bartek. I będzie to na pewno większy sukces niż z tym dębem sadzonym, który okazał się rachityczny, skarłowaciały i podobno kompletnie już usechł.